Witajcie, kochani. Cieszę się niezmiernie, że jesteście ze mną. Zapraszam do tego, żebyście otworzyli dzisiaj swoje Biblię na Dziejach Apostolskich. Będziemy czytać kilka fragmentów właśnie z dziejów. Rozpoczynamy od 9 rozdziału, 28, 29 wersu. W ten sposób Saul znalazł się w ich kręgu. Poruszał się swobodnie po Jerozolimie i odważnie występował w imieniu Pana. Rozprawiał też z helenistami, przekonując ich o swojej racji. Oni jednak postanowili go zgładzić. Kolejny fragment z dziejów, 13 rozdział, 44-45. W następny szabat prawie całe miasto zgromadziło się, aby słuchać słowa Pana. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, wpadli w zazdrość. Zaczęli bluźnić i podważać to, co Paweł mówił. I kolejny fragment, 14 rozdział, 4-5. Co do mieszkańców miasta, to byli podzieleni. Jedni popierali Żydów, drudzy apostołów. Gdy jednak poganie oraz Żydzi wraz ze swoimi przełożonymi zaczęli przygotowywać na nich napad, chcąc ich znieważać i ukamienować, oni, dowiedziawszy się o tym, uciekli do miast likaońskich, Listry, Derbe i okolic. I dalej 14 rozdział od 19 do 20 wersu. Tymczasem z Antiochii i Ikonium przybyli Żydzi, nakłonili tłumy do swoich racji, ukamienowali Pawła i w przekonaniu, że nie żyje, wywlekli go poza mury. Kiedy jednak obstąpili go uczniowie, wstał i wszedł do miasta. Nazajutrz natomiast odszedł z Barnabą do Derbe. Dzieje 21, 27 i potem 35, 36. Te 7 dni miało się ku końcowi. Żydzi z Azji zauważyli Pawła w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego. 35 i 36. Gdy byli na schodach, tłum napierał tak mocno, że żołnierze musieli nieść Pawła. Szła za nim bowiem ogromna rzesza ludzi. Z tłumu krzyczano: precz z nim. I na razie ostatni fragment, dzieje 23, 12-14 wers. Następnym dnia Żydzi zawiązali spisek. Zobowiązali się też, że nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Do tego sprzysiężenia przystąpiło ponad 40 ludzi. Udali się oni do arcykapłanów oraz starszych i oznajmili: zobowiązaliśmy się pod przysięgą, że niczego nie skosztujemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Paweł nie miał łatwego życia. Bardzo często podburzano tłumy przeciwko niemu. Bardzo często robiono na niego różne zasadzki po to, żeby go schwytać. 40 mężczyzn zobowiązało się, że będzie pościć, dopóki go nie zabije. Chciano go, ukamienowano go i myśląc, że nie żyje, zostawiono. A jednak potem, gdy przyszli bracia, okazało się, że Paweł w cudowny sposób powstał i ruszył do miasta. Biczowano go, sądzono, a w końcu został zgładzony. Ale wiecie, w tym wszystkim Paweł nie zatrzymał się, nie zawahał się i w tym wszystkim Jezus odnosił pełne zwycięstwo. Zapraszam Was na naszą modlitwę kobiet. Paweł był bardzo gorliwy w tym, co robił. W sposób gorliwy przed nawróceniem prześladował chrześcijan, myśląc, że w ten sposób służy Bogu. Był wtedy, gdy kamienowano Szczepana, pilnował szat tych, którzy to robili, ale później, gdy nawrócił się, z jeszcze większą gorliwością głosił Ewangelię. Po całym świecie zakładał kościoły, nauczał o Jezusie Chrystusie. Z jednej strony był potężnie prześladowany i nie miał łatwego życia. Cały czas w podróży, w trudzie, w znoju, w czci, w pohańbieniu, w dobrej sławie i w zniesławieniu. A ci, którzy nawracali się,
bardzo go kochali, szanowali, służyli mu, słuchali, poważali, byli hojni i służąc, oddając cześć Pawłowi, służyli i oddawali cześć samemu Bogu. Paweł mimo tych wszystkich prześladowań nigdy się nie zniechęcił, nigdy się nie zatrzymał, nigdy się nie wycofał, nigdy nie powiedział dziękuję, mam dość, nie mam ochoty tak dalej żyć, pragnę dożyć późnej starości w spokoju, mam dość ciągłej tułaczki, ciągłych prześladowań, mam dość ciągle tego, że ktoś chce mnie zabić, że podważa moje słowa, podważa mój autorytet. Nigdy w ten sposób się nie zachował. Nic nie było w stanie go zatrzymać, go zastraszyć, go zniechęcić, czy też go osłabić. On wiedział, do czego został powołany i wiedział, jak ma wyglądać jego życie, wiedział, po co to robi i wiedział, dla kogo robi, wiedział, komu służy. Mówił, że nie wstydzi się Ewangelii, bo miał świadomość, że z niej płynie potężna moc. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. I on na każdym kroku doświadczał tej potężnej Bożej mocy. Dlatego jego życie z jednej strony było trudne i ciężkie, a drugiej strony było fascynujące i niezwykłe. Bo cały czas był świadkiem tego, jak Bóg przez jego ręce uzdrawia, jak Bóg przez jego ręce wskrzesza, jak uwalnia od demonów. Paweł miał w sobie wielką radość, gdy widział, jak osoby się nawracają, jak przyjmują chrzest, jak oddają swoje życie Jezusowi, jak kościoły rosną. Z drugiej strony miał też w sobie wielką troskę o to, żeby ci, którym głosi Ewangelię, wytrwali przy Jezusie, o to, żeby nie zostali zmanipulowani, żeby świat ich na nowo nie porwał. Wśród ci pohańbienia, wśród prześladowań. Wiecie, tak właśnie to działa. Jeżeli rzeczywiście chcesz służyć Jezusowi, jeżeli głosisz Ewangelię, musisz przygotować się na to, że będziesz w jakiś sposób prześladowana. Musisz przygotować się na to, że ludzie będą o tobie źle mówić, będą cię przeklinać, będą cię wytykać palcami, będą się z ciebie naśmiewać, będą podważać twój autorytet, będą podważać to, co mówisz, uznając, że jesteś w błędzie albo że po prostu opowiadasz jakieś totalne głupoty. Będą uznawać cię bardzo często za kłamcę, za grzesznika, będą widzieli wszystkie twoje błędy. Rzeczywiście służysz Jezusowi, gdy głosisz Ewangelię, będziesz doświadczać różnego rodzaju też rzeczy dziwnych, które być może innym się nie przytrafiają, różnego rodzaju chorób, jakichś przypadków, ale w tym wszystkim będziesz też widziała ogromną Bożą moc i Boże zwycięstwo. Wiecie, Jezus zapowiedział to już wcześniej, zapowiedział to już w Ewangelii według świętego Jana w 15 rozdziale, w 18, 19 wersie, gdy mówi: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Do kogo należysz? Do Jezusa czy do tego świata? Jeżeli świat cię kocha, jeżeli jesteś powszechnie osobą bardzo lubianą, wszyscy cię cenią, chcą się z tobą przyjaźnić i wiedzieć, że życie lekkie, łatwe i przyjemne, to może jednak jako chrześcijanka nie jesteś zbyt czytelna, może jednak za słabo działasz, może jednak nie zawsze kładziesz ręce na chorych, przyznajesz się do Jezusa, dlatego że nie ma takiej możliwości. Jeżeli należymy do świata, to nie należymy do Jezusa i odwrotnie, jeżeli należymy do Jezusa, to nie jesteśmy własnością świata. Zachęcam Ciebie dzisiaj do tego, żebyś podjęła konkretną decyzję, że chcesz należeć do Jezusa, chcesz odważnie do Niego się przyznawać, chcesz odważnie o Nim świadczyć, dlatego że wtedy tak naprawdę Twoje życie będzie miało sens, wtedy Twoje życie będzie niezwykłą przygodą, bo będziesz widziała, jak Bóg działa w swojej mocy przez Ciebie i wokół Ciebie. Mimo tego, że będą Cię spotykać różne trudności, co z tego? To, że to zobaczysz wtedy, że Twoja, że Boża moc działająca w Twoim życiu jest znacznie większa i przewyższa te wszystkie trudności. Będziesz widziała, jak Bóg działa
właśnie w chorobach, w jakichś przeciwnościach, w prześladowaniach. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 33 wersie Jezus Chrystus mówi: powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. To jest niesamowite, że w Jezusie my również mamy zwycięstwo nad światem. Wiecie, ostatnio doświadczyłam takiego Bożego zwycięstwa. Moja córka pewnego wieczoru bardzo źle się poczuła i szybko pojechałyśmy do szpitala, żeby zrobić badania. I gdy ona była właśnie na tych badaniach w szpitalu, ja siedziałam w poczekalni i powiedziałam, że nie pozwolę na to, żeby coś złego jej się stało. I wiecie, w takim naprawdę uniżeniu przed Bogiem, w takiej pokucie przed Jezusem Chrystusem, u stóp krzyża ogłaszałam moc zmartwychwstania nad nią, nad jej zdrowiem. Ogłaszałam zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Wzywałam głośno imię Jezus w takiej pełnej świadomości, pewności, że imię Jezus oznacza Jahwe zbawia i że imię Jezus jest najpotężniejszym imieniem i każda zwierzchność, każda choroba, każdy ból, każda przypadłość i każda zwierzchność, która stoi za tą przypadłością, musi zgiąć swoje kolana na imię Jezus. Wiecie, tak długo głoszałam to imię Jezus, aż ona w końcu wyszła z gabinetu i powiedziała, że wszystko jest dobrze, że sytuacja została opanowana, że po prostu musi wziąć jakieś leki i wszystko będzie dobrze. I naprawdę mogłam być wdzięczna Bogu za to, że odpowiedział na to moje wołanie, za to, że mogłam po raz kolejny doświadczyć mocy, która płynie ze zmartwychwstania i mocy imienia Jezus. Wiecie, ostatnio pochwalę się, dlatego że niektóre osoby z naszego kościoła napisały swoje świadectwo i otrzymały taką książeczkę. Książeczka Moja Historia, gdzie znajduje się świadectwo naszego nawrócenia. Świadectwo tego, w jaki sposób to się stało, że oddałyśmy życie Jezusowi Chrystusowi, że zaczęłyśmy za Nim iść. A potem w tej książeczce znajdują się 4 prawa życia duchowego i na końcu jest modlitwa o przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. I wiecie, cieszę się bardzo właśnie z tej książeczki, dlatego że mogę, gdy mam tylko okazję, mówić o tym, że Jezus uwalnia, że Jezus zbawia, że w Nim jest zwycięstwo i że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I po prostu rozdawać te książeczki. To jest takie doskonałe narzędzie ewangelizacyjne. Zachęcam Was do tego, żebyście również brały ze sobą w każdym czasie, w każdym miejscu takie właśnie narzędzia ewangelizacyjne. Niekoniecznie Wasza historia, ale cokolwiek innego. Fragmenty z Biblii, żebyście mogły właśnie być czytelne dla tego świata i dla wszystkich zastępów, które są niewidzialne dla naszych oczu, a które są w świecie duchowym. Być może zacznie się dziać coś w waszym życiu wtedy, ale pamiętajcie, że w Jezusie odnosicie zawsze pełne zwycięstwo. Kochany Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty zwyciężyłeś świat i za to, że Ty wszystkie rzeczy zapowiedziałeś już w swoim Słowie. I Ty powiedziałeś, Panie, to, że jeżeli Ciebie świat nienawidził, to nas też nie będzie kochał, bo kochałby nas wtedy, gdybyśmy do Niego należały. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy należeć do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w każdej złej sytuacji, która nas dotyka, w każdym bólu, w każdym złym języku, mamy, Panie, zwycięstwo w Tobie, bo Ty zwyciężyłeś świat, bo Ty, Panie, pokonałeś na krzyżu całe zastępy demonów, Ty pokonałeś na krzyżu każdy grzech, Ty przybiłeś do krzyża każdą chorobę, każdą słabość, Panie, każde prześladowanie. I zwyciężyłeś i wszystko
jest pod Twoimi stopami. Dlatego, Panie, nie musimy się niczego bać. Dlatego Ty napełniasz nas swoim pokojem, który przewyższa każdą negatywną myśl, każdy strach, każde zwątpienie, bo Ty jesteś księciem pokoju. Dziękuję Ci, Pani, za to. Chwała Ci. Wszechmogący, święty Boże, dziękuję Ci, Pani, za każdą osobę, która teraz modli się ze mną. Błogosławię jej w Twoim imieniu. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Zachęcam po raz kolejny, żebyście przesyłali te filmiki dalej. Nie wstydźcie się Ewangelii. Dawajcie również łapki w górę, żeby ten filmik miał szansę na to, żeby być może wyświetlić się komuś, kto właśnie czeka na jakieś pokrzepiające słowo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem. Do następnej soboty. Pa, pa.